Gdy stoimy na plaży i patrzymy przed siebie, widzimy tylko wodę, ale tam, daleko, za widnokręgiem jest inny ląd. Niecałe 200 km na północ od Ustki są wybrzeża Szwecji, jeszcze bliżej duńska wyspa Bornholm. W czasach, gdy w Polsce panował komunizm, wielu Polaków tęsknie spoglądało w tamtym kierunku. Wielu podejmowało próby ucieczki do, jak się wtedy mówiło, wolnego świata, przez morze. Co ich do tego pchało? Decydujące znaczenie miały stalinowskie represje i poczucie beznadziei. Uciekali zagrożeni jakowcy, działacze mikołajczykowskiego PSL-u, tzw. żołnierze wyklęci, a także Żydzi pragnący przedostać się do tworzonego wówczas państwa Izrael. Zdarzali się też ludzie określani wówczas jako spekulanci i szpiedzy. Pod koniec marca 1948 roku w porcie w Ustce UB i pogranicznicy przeprowadzili rewizję na szwedzkim statku. Okazało się, że był na nim ukryty właściciel sklepu w Gdyni. Ten majętny człowiek prawdopodobnie spieniężył cały swój majątek i wraz z żoną próbował uciec do Szwecji. Miał przy sobie dużo złota, srebra, 51 tysięcy złotych, 1400 dolarów i 4000 koron szwedzkich. Ten człowiek był na pewno wcześniej śledzony. Dostał m.in. zarzut współpracy z amerykańskim wywiadem. Ale na pewno były także takie ucieczki, które się udały i o których do dziś nic nie wiemy. W Ustce przez jakiś czas miał funkcjonować polakowski kanał przerzutowy do Szwecji powiązany z partyzantami od słynnego Łupaszki. Jak ci ludzie uciekali? Najczęściej dogadywali się ze Szwedami. Koniec lat 40. to taki czas, kiedy przez Ustkę wywożono do Szwecji dużo polskiego węgla. Te same załogi odwiedzały Ustkę kilka razy w miesiącu. Szwedzi odwiedzali usteckie gospody, nawiązywali kontakty. Można było z nimi wypić i pohandlować. Nie ulega dziś wątpliwości, że te kontakty były obserwowane przez służby i to nie tylko polskie. Do dziś wielką zagadką pozostaje zaginięcie załóg dwóch szwedzkich parowców Iwana i Kinekule. To historia jakby przeniesiona z Trójkąta Bermudzkiego. Oba statki wyszły z Ustki jeden po drugim po południu 18 lutego 1948 roku. Do dziś nie wiadomo, co się stało z ponad 20 marynarzy. Istnieją hipotezy, że Szwedzi zostali uprowadzeni do Związku Radzieckiego, bo wywozili przez Ustkę jakieś niezwykle ważne tajemnice, możliwe, że związane z poniemieckimi tajnymi broniami. A kutry rybackie? Przecież one ciągle wychodziły w morze. Rybacy byli pod stałą obserwacją. Kilku ustrzan zostało oskarżonych o to, że przygotowywali kuter do ucieczki za granicę. Wielu takich, którym komuniści nie ufali, dostawało zakaz pływania i przymusowo kierowani byli do pracy na lądzie. Jeden z bardzo znanych i zasłużonych usteckich gastronomików pod koniec lat 40. musiał nawet opuścić na pewien czas Ustkę, bo władze oskarżyły go, że wiedział o planowanej ucieczce i nie doniósł w porę o tym władzom. Warto pamiętać, że aby zrealizować ucieczkę, kuter rybacki nie musiał wpłynąć do obcego portu. Na pełnym morzu można było po prostu wysadzić uciekiniera do pontonu albo przesadzić do wcześniej umówionej zagranicznej jednostki. Motyw ucieczek przez morze świetnie pokazany jest w fabularnych filmach nakręconych w Ustce zaraz po wojnie, w Uczcie Baltazara i w Jokkmokku. No i wciąż mamy w Ustce widoczny ślad metod, przy pomocy których władza starała się udaremniać te ucieczki. To mur po zachodniej stronie portu. Wysoki, masywny. Kiedyś miał jeszcze wieniec z drutu kolczastego. Co kilkadziesiąt metrów stały też silne reflektory. Plaże i okolice portu patrolowały patrole WOP, często z psami. Kontrole dokumentów, pozwolenia, przepustki. To do kiedy trwał ten cyrk? Najgorzej było w latach stalinowskich. Są szacunki, że tylko w 1948 roku morzem, najczęściej na szwedzkich statkach, uciekło z Polski na zachód prawie 700 osób. Z tego kilkadziesiąt przypada zapewne na Ustkę. Później, po 1956 roku, zniesiono wymóg zezwoleń na przebywanie w Ustce. Można było tu przyjeżdżać spontanicznie, z plecakiem i namiotem.
ale jeszcze w latach 70. w Opiści schwytali w lasach koło Ustki grupkę obywateli Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Niemcom z NRD zasadniczo nie wolno było wyjeżdżać na zachód. Ci przyjechali więc pod Ustkę, skąd chcieli przepłynąć do Szwecji na pontonie. WOP ich jednak wytropił i oddał władzom NRD. Próby ucieczek nasiliły się potem jeszcze w latach 80., w latach stanu wojennego. Jeden z pracowników stoczni Ustka przedostał się na zachód w ten sposób, że po prostu ukrył się na kutrze zbudowanym w Ustce dla armatora z Francji. I tak nieświadomi Francuzi odebrali kuter wraz z niespodzianką w środku. Ustrzanin pozostał na zachodzie. Bardzo spektakularne były też ucieczki lotnicze. W stanie wojennym bardzo często porywano samoloty. To prawda, chociaż rejon Ustki ma w tym zakresie o wiele dłuższą tradycję. Już w marcu 1948 roku pewien młody porucznik porwał z lotniska marynarki wojennej w Wicku Morskim na zachód od Ustki samolot wojskowy IU-2. 5 marca 1953 roku, nomen omen, w dniu śmierci Stalina, inny młody porucznik, Franciszek Jarecki, uprowadził na Borholm odrzutowego MiG-15 z Redzikowa pod Słupskiem. Podczas lotu nad morzem uciekł swojemu prowadzącemu. Komuniści nie byli w stanie zorganizować pościgu, bo ucieczka odrzutowcem na Borholm trwała kilkanaście minut. Natomiast w stanie wojennym w marcu w 1983 roku z Wytowna koło Ustki porwany został rolniczy AN-2. To była piękna akcja. Organizator ucieczki nie był nawet pilotem, tylko mechanikiem lotniczym. Ale latać umiał. Zabrał ze sobą grupę znajomych, rodziny z dziećmi, w sumie 12 osób i piesek Majka. Pasażerowie czekali w samochodzie z boku trawiastego lotniska. Mechanik podkołował do nich. Gdy ci szybko wskoczyli do maszyny, wystartował. Leciał bardzo nisko nad morzem, aby dwupłatowego Antka nie wykryły radary. Został wprawdzie namierzony, ale myśliwce go nie dopadły. Na resztkach paliwa uciekinierom udało się dolecieć do południowej Szwecji i wylądować bezpiecznie na polu jakiegoś rolnika. Ryzyko było ogromne. Warto więc docenić czasy, w których żyjemy. Od czasu, gdy z Polski każdy, kto chce, może wyjechać, nikt już w ten sposób nie ucieka.